Najpierw będzie ciche. Cichutkie pukanie. Cichutkie pukanie. Jakby... Jakby anioł pukał. Oni tak umieją. Brutale. A potem wpadną i rzucą się na mnie, przewracając wszystko, co jest w przedpokoju. Co stoi, będzie leżało, co siedzi, będzie wisiało, co leży, będzie... Powieszą moje lalki. Powieszą moje lalki jedną obok drugiej za głowy. A mnie będą przepytywać, co wiem o każdej z nich. Powieszą moje lalki. Powieszą moje lalki. Zaczną krzyczeć, straszyć i przeklinać. Ale wszystko daremnie. Wszystko daremnie, wszystko daremnie. Ja nie wydam żadnej. Lalek, pytajcie, powiem. Umieją mówić, kiedy chcą. Lecz one mnie też nie wydadzą. Nie wydadzą, nie wydadzą, nie wydadzą! Nie wydadzą. Choćby je męczyli, choćby je dzieciom dali do zabawy, choćby je rozebrali na części. I smutne szczątki przylepione do obrazów rozwlekli po galeriach i muzeach. Wszystkie zaprzysięgłyśmy milczenie. W pewnym czasie, nie za długim, nie za krótkim, w samym środku ich oczekiwania, roześmieje się tylko. Roześmieje się łagodnie i z politowaniem. Wśród śmiechu powiem: panowie, zobaczyliście wszystko, co było do zobaczenia. Niczego tu więcej nie ma. Czyż jedna słaba kobieta i trochę lalek mogłaby komuś zaszkodzić? A oni uwierzą, że nie. Z całą pewnością uwierzą, bo oni są naiwni racjonaliści. Nauka za nimi stoi i krępuje ręce, wiąże usta i upraszcza myśli. Nauka. Zapewnia mi bezpieczeństwo. Mnie zapewnia. I lalkom także. Wszystkim, jakie żyją. Nie bójcie się. O, nie bójcie się. Nie bójcie się. Ciche moje siostry. Ciche moje siostry, nie
Bójcie się nie panikuj, gdy owoce z plastiku same ci będą wpełzać do ust. I nie panikuj, gdy typów bez liku miętosić ci będzie w milczeniu biust. W rosołu lustrze zaraz zobaczysz owal nalanej przyjaznej twarzy, owiewającej cię pytaniami, czy masz coś przeciwko między nogami. Na stole będą leżeć wujkowie, co sami siebie kopnęli dziś w twarz. Poprzytulani między ich ciałami, przykryci dywanem, połóżmy się spać. Wyjdziemy z tych opresji. Wyjdziemy wolne i nietknięte, choćby nas mieli przed sąd postawić. Nie nad nami byłby to sąd, lecz nad światem. Nie będzie adwokata, co by nas bronił. Ja sama wszystko na siebie wezmę, a jeżeli zechcę, sędziów pozamieniam w posągi lub w co innego, czego nigdy dotąd nie robiłam, nigdy nie będąc w takim napięciu nerwów i myśli. Silna będę wtedy i niebezpieczna w tej ławie oskarżonych. Moje myśli, jak wystrzelone z procy, ostre kamienie godzić będą ławników. Moje spojrzenie, pod którym truchleje materia ożywiona, a nie ożywiona. Ożywa. Sunąć będzie powoli po kamieniejącej publiczności, aż się zatrzyma na przerażonym. Woźnym. Co nam mogą zrobić? Co nam mogą zrobić? Nie spalą nas na stosie, bo już się tego nie robi. Może skierują na badanie i przewlekłą kurację. Biada pielęgniarzom i doktorom. Jak można leczyć kogoś, kto sam jest lekarstwem? Lekarstwem dla całego świata. Kiedy drzwi wyważą, wpadną tu i rzucą się na mnie. Leżcie spokojnie i nie ruszajcie się, jakby nic się nie stało. Zwłaszcza ty, Klaryso. Niepohamowana w złości. A ty, Wiktoryno? Ty, Wiktoryno, najlepiej zamknij oczy i udawaj, że śpisz. Tobie, moja piękna Rozanno. Radzę schować się pod kołdrą. Tylu dzisiaj,
Tylu dzisiaj zboczeńców. I wciąż coś nowego wymyślają. Nie wiadomo, co mogą zrobić. No, tobie, Tamaro! Nie śmiem radzić niczego. Zawsze złościsz się, kiedy ci radzę. Tak! A może wejdź na piec i tam przeczekaj atak. Ty zaś, Belisso, siedź na tapczanie i staraj się wyglądać niewinnie. Dla Gryzeldy nie widzę wyjścia. Wszystkie myśli ma wypisane na twarzy. Wszystkie. Po cóż ci ja je nieszczęsna wypisywałam? Po cóż? I to kopiowym ołówkiem. Ale mimo to powtarzam raz jeszcze. Leżcie spokojnie i nie ruszajcie się. Jakby nic się nie stało. Najbardziej mi żal Korynny. Ona jest młoda, młoda, świeżo narodzona, niewinna. O niczym nie wie i za nic nie może odpowiadać. Ale żyjesz, moja droga, między nami. I jeżeli nie jesteś, to będziesz jedną z nas. Najwyższy czas, żebyś się wszystkiego dowiedziała. Jesteś dostatecznie dorosła, aby cię uświadomić. Zaczęło się beztrosko. Od rozrywki. Dzieliłam wtedy mieszkanie z jedną taką, powiedzmy, Martą. Zajmowałam ten mniejszy pokój, gdzie teraz trzymam konfitury i kompoty na zimę. Kuchnia i łazienka były wspólne. Wspólne też kłótnie. Tylko Gryzelda może ją pamiętać. Najstarsza z was. Nie gniewaj się, Gryzeldo. Ale to prawda. Innych jeszcze nie było na świecie. Dni i miesiące mijały nam. Tej okropnej Marcie i mnie. Na rozmyślaniach, jakby się tu wzajemnie... Jakby się tu wzajemnie wygryźć całą swoją duszą żyłam przeciw niej. I wtedy zaczęło się to moje życie przeciw. Życie przeciwko komuś i czemuś, które przyniosło mi, nam przyniosło, tak wiele sukcesów. A świat? Świat uwolniło od tylu złych ludzi. Od zła, jakim promieniowali. Pamiętasz, Gryzeldo, nasze pierwsze doświadczenia? Powiedziałyśmy sobie... powiedziałyśmy sobie, że jesteś ową złą i przewrotną Martą. Owinęłam ci główkę trzema włosami z jej głowy. I... I wbiłam... I
wbiłam szpilkę w twój brzuszek. Długą. Zamoczoną w brudnej wodzie szpilkę z czarnym łebkiem. A potem ona zachorowała. Tak było, moja Korynno. Gryzelda może ci to poświadczyć. Nawet pielęgnowałam ją w chorobie. Tę Martę. Ale ona nie mogła się z niej wydobyć, pomimo wysiłków lekarzy, i wyzdrowiała dopiero po przeprowadzce. Złe miejsce. Złe miejsce. Powiedziałam jej. Może z wodną żyłą podskórną. Są takie miejsca, gdzie człowiek nie może wyzdrowieć, pomimo że nie widać choroby. Tak wyglądało moje pierwsze zwycięstwo. Potem postarałam się o Wiktorynę, Klarysę i Tamarę. Wiktorynę spotkałam na ulicy. Znaczy się, ja szłam ulicą, a ona stała w witrynie sklepowej. Nawet myślałam, żeby nadać jej imię Witryna, no bo czym lepsza Wiktoryna od witryny? Ale ostatecznie uległam tradycyjnemu nazewnictwu. Może niesłusznie. Klarysę znalazłam w parku. Leżała na trawie. Leżała na trawie. Leżała na trawie. Rzucona przez jakieś dziecko. Osrebrzona rosą. Obdeptana przez mrówki. Podniosłam ją i ogrzałam. Uszyłam jej nową sukienkę. Tamarę kupiłam na targu starzyzną. Ale ona nie była stara. Nie, nie była stara, tylko starana. Pod moją troskliwą opieką przyszła do siebie i nabrała kolorów. Nic nie wie mojej przeszłości. A ona sama nie chce o niej wspominać. Powiem tylko tyle. W jej domu było ich. Lalek. Całe mnóstwo. To była rodzina wielolalkowa. Mając takie wsparcie, poczułam się pewniej i mogłam sporządzić listę osób, prowizoryczną rzecz jasna, które należało unicestwić w pierwszym rzędzie. Pamiętacie, kto to był? Jakie skromne były te nasze początki. Stróż pijak, lekarka, mleczarka, co chrzciła mlekowodą, sąsiad, co po całych dniach hałasował radiem. Na jakim materiale musiałyśmy próbować swoich sił? Dopiero potem sięgnęłam do jednej łapowniczki z władz miejskich. Ta trzymała się mocno, pomimo wysiłków Tamary i moich. Dopiero po miesiącu skręciła kostkę na skórce od banana. Nic dziwnego, że przy moich rozlicznych zajęciach nie mam czasu na kontakty z ludźmi. Każdy rozumie. Każdy, tylko nie rodzina. Czego żyjesz taka samotna? Pyta siostra. A szwagierka?
sama nieszczęśliwa w małżeństwie. Mnie jeszcze namawia do zamążpójścia. I po co mi to? Po co? Po co mi to? Żebym zgorzkniała? Wiadomo, przy mężczyźnie kobieta gorzknieje. W ogóle gorzknieje. Ale przy mężczyźnie prędzej. Męskie i żeńskie razem. Od razu widać, że to się będzie miało przeciw sobie. Zresztą, czemu miała na coś czas w małżeństwie? Miałabym? Na walkę ze złem świata? Czy mogłabym trzymać lalki? Dzieci zabrałyby mi wszystkie. Wszystkie. Nawet nie mogłabym przyznać, nie mogłabym przyznać, że się znamy. Nie, 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 nie. Nie dla mnie mąż, ani dzieci. Nie mieć mi własnych, jeśli chcę coś uczynić dla cudzych. Tylko jak to powiedzieć rodzinie? Tobie mogę, Korynno, chociaż jesteś jeszcze zupełnie młoda. Ale im starym? Nie mogę, no nie mogę. Nie zrozumieją. Przechodzę, Korynno, do najważniejszego. Wiedziałam, że mam w ręku grom, że mogę porazić nim tych, co na to zasłużyli. Tylko brakowało mi rozeznania. Trzeba ci wiedzieć, że ja w ogóle nie mam wykształcenia. Nie licząc kilku klas ukończonych we wczesnym dzieciństwie. Cała moja wiedza pochodzi z samouctwa. Moja niewiedza z samonieuctwa. Nikogo poradzić się nie mogłam. Byłam skazana na własne siły. Teraz uważaj, Korynno. Uważaj, ja nikogo siłą do spisku nie wciągam. Nie wciągam, nie wciągam, do współdziałania nie zmuszam. Każdy naprawia świat jak umie. Zresztą mnie już mają na oku. Mają mnie na oku, niemożliwe, żeby nie mieli. Kiedy wpadną tu i rzucą się na mnie, przewracając wszystko, co jest w przedpokoju. Będziecie miały dowód, że nasza działalność nie idzie na marne. Kiedy wpadną tu i rzucą się na was, na ciebie też, Korynno. Oni nie będą bawić się w niuanse, odróżniać lalki winne od niewinnych. Ja postaram się ich powściągnąć wzrokiem i siłą umysłu. Może myśli im się poplączą. I zapomną, po co przyszli. Najgorzej byłoby, gdyby przyszła siostra z lekarzem. Oni tak lubią. Oni tak lubią zachodzić bez ostrzeżenia, bez zaproszenia. Może nie do mnie, a do siebie coś czują. Lekarz rozmawia ze mną i stara się zachowywać normalnie. Ale ja wiem, jak mu to ciężko przychodzi. Ja widzę,
Widzę, jak was podnosi, dotyka, obmacuje, ogląda wasze brzuchy i piersi. Czyta w waszych twarzach. Tego nie lubię najbardziej. Ale siedzę spokojnie. Piję herbatę z lekarzem. Częstuję go konfiturą. Po co przychodzą? Po co? Może ona chce mnie wydać za tego lekarza, co? Nigdy, nigdy, nigdy bym za psychiatrę nie wyszła! Ale ja czekam na tamtych. Boję się ich. Wszystkie się boimy. Ale tylko oni, tylko ich najście może udowodnić, że mamy tę siłę, tę moc, tę władzę nad ludźmi. Przynajmniej nad złymi. Bez nich nigdy się nie dowiem tak. Tak na 100%, że to ja, że to my. Bez nich będę wiecznie skazana na wiarę. Ale ten dzień nadejdzie. Nadejdzie, on nadejdzie. Zobaczysz, Korynno. Zobaczycie wszystkie. I ty, Gryzeldo, i ty, Wiktoryno, Belisso, Tamaro, Rosanno, Claryso. Rozlegnie się ciche. Ciche, cichutkie pukanie. Jakby anioł pukał. Oni tak umieją. Brutale. A potem wpadną i... Wpadną i... Wpadną i... Patrzą się na mnie, więc pewnie mam twarz. Ze wszystkich znajomych twarzy najmniej pamiętam własną. Nieraz mi ręce jakoś same. Może ich wtedy nie doliczać do siebie. Gdzie są moje granice? Gdzie są moje granice? Porośnięty przecież jestem ruchem albo półżyciem. Nieraz jednak pełza we mnie. Pełne czy też niepełne, ale istnienie.
noszę sobą swoje własne miejsce. Kiedy je stracę, znaczy, że mnie nie ma. Nie ma mnie. Nie ma mnie.